Dzień dobry Państwu na trzeciej odsłonie seminarium Wolniewiczowskiego. Witamy Państwa dzisiaj. Program mamy dzisiejszego spotkania z jednej strony wyjątkowo podniosły, uroczysty, z drugiej strony skomplikowany czy złożony, bo to takie troiste będzie spotkanie. Mamy gościa. Może jeszcze zanim o gościu, to powiem, co jest sednem seminarium. Profesor Wolniewicz zawsze mówił, że seminarium filozoficzne jest po to, żeby dyskutować filozoficzne problemy. Wszystkie inne rzeczy są poboczne, więc tutaj zaznaczam, że sednem, gwoździem naszego spotkania jest referat i dyskusja wokół tego referatu. Referat przygotował dzisiaj pan Patryk Kosowski. I specjalnie na tę okazję, żeby wysłuchać referatu na temat dwóch największych, bym powiedział, polskich filozofów, Stanisława Lema i Bogusława Wolniewicza, przyjechał Wiktor Jaźniewicz. Pan Wiktor Jaźniewicz, znany tłumacz pism Stanisława Lema i największy, bym powiedział, znawca jego myśli, jego twórczości. Do osoby pana Jaźniewicza wrócimy pod sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Tu pewna niespodzianka z tym się wiąże, więc mogę powiedzieć, zakończymy dzisiejsze spotkanie mocnym akcentem lemowskim. Natomiast zaczynamy od mocnego akcentu wolniewiczowskiego, bo wszyscy państwo pamiętacie, za 4 dni 94. rocznica urodzin profesora Wolniewicza. Za chwilę zobaczymy go tu we własnej osobie, jakby żywego. Głos oddaję pani Ewie Wolniewicz-Warskiej. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi przyjemnie jest Państwa powitać po raz trzeci. Szczególnie witam naszego specjalnego gościa, pana Wiktora Jaśniewicza. I witam oczywiście tych wszystkich naszych wiernych widzów, którzy oglądają i słuchają nas zdalnie. Bo jak widzę, pod transmisjami jest już rzeczywiście ładnych kilkasetek odwiedzin. Także bardzo, bardzo nam miło, że takie grono i tu obecne, i zdalne nam towarzyszy. Tak jak pan profesor Rakowski powiedział, za 4 dni przypada rocznica urodzin mojego ojca. Będzie za chwilę wyświetlony film, fragment filmu, który zrobiłam z okazji uroczystości na Uniwersytecie Warszawskim, z okazji 70. rocznicy urodzin mojego ojca. To jest krótki fragmencik. Po tym fragmencie też wyświetlimy kilkanaście zdjęć wybranych z całego okresu życia mojego ojca. A na koniec naszego spotkania każdy z Państwa zostanie wyposażony w buteleczkę Cabernet Sauvignon. Mój ojciec bardzo lubił czerwone wino. Więc bardzo proszę później o wzniesienie toastu za pamięć o moim ojcu i za pamięć o jego myśli. To na koniec. A ponieważ ten dzisiejszy dzień wypada właśnie pomiędzy dwiema rocznicami urodzin, setną Stanisława Lema i 94. mojego ojca, no to temat referatu jest jak najbardziej a propos. Zapraszam serdecznie, to teraz zapraszamy do pojęcia. Dziękuję Pani. A za co dziękuję przede wszystkim? Oczywiście dziękuję za pracę, którą Państwo zechcieli tutaj złożyć. Dziękuję przede wszystkim profesorowi Omyle za ten trud organizacyjny, którego się podjął, bo pas organizacyjny jest bardzo niewdzięczny. Ona jest widoczna tylko wtedy, jeżeli daje złe rezultaty. A jeżeli funkcjonuje wszystko dobrze, to tak wygląda, jakby to płynęło tak, jak Wisła płynie od Jeleniej Góry do morza, a za tym się kryje naturalnie.
Ale chciałbym Państwu przede wszystkim dziękować za to, że się Państwo tutaj zebrali, udzielając mi w ten sposób pewnej pomocy. Etnologię znamy pojęcie amerykańskie, anglosaskie, powiedzmy, anglosaskie, rytów przejścia. Rite of passage. To dotyczy pewnych, to wszystkich właściwie społeczności, tam naturalnie chodzi głównie o różne społeczności egzotyczne. Pewne obrzędy, które przeprowadzają młodzieńca do dorosłości. To jest, wraz z tym znania, fakt, że to jest przejście trudne. To w tych społeczeństwach, które pokrywa się z wyżywieniem seksualnym, z tym takim przebudową organizmu, która się wtedy dokonuje, że to jest pewne przejście trudne. I że potrzebna mu jest pewna pomoc, pewne wspomożenie rytualne. Dlatego ryty. Otóż wydaje się, że chyba ona równie potrzebna jest pomoc przy tym drugim przejściu, które się w życiu człowieka dokonuje. Mianowicie przejściu od lat, w przypadku mężczyzny, od lat męskich do lat starości. Pismo Święte w jednym z psalmów mówi taki bardzo o tej uroczystości dzisiejszej. Dni życia naszego jest 70 lat, a jak mocnych to 80. A co ponadto więcej, to jest trud i bolest. Otóż starość właściwie zaczyna po 60 według mojej rachuby, ale to taka wczesna jeszcze starość, taka już nie ta sama praca. Natomiast dziś dla mnie zaczyna się prawdziwa starość i to jest ten rite of passage dla mnie, to co się tutaj dzisiaj odbywa, ten rzut przejścia tego, jubileusz. Jubileusz pochodzi od późnołacińskiego jubilare, znaczy jubilować, po niemiecku jubens, niemiecki jubel, wykrzykiwać z radości. Otóż ten był, nie wiem jak inny jubileusz, ale ten jubileusz akurat nie do tego nie nastraja. Chociaż może nastraja w niektórych instytucie, bo kiedyś mi się ochyły opuszczył taka wiadomość, że ktoś komuś w zaufaniu w instytucie mówił, że ten nasz instytut to jest takie kochane miejsce, a jak już ten wolniejszy pójdzie, to będzie prawdziwe. Więc może dla niektórych to są jakieś takie okazje do jubileuszu w tym znaczeniu. Dla mnie. Więc tak to jest
No dobrze, to ja po pierwsze to dziękuję za zaproszenie organizatorom, gościom też dziękuję za przybycie. I co bym chciał powiedzieć, to że jest ta sytuacja niezwykła, bo mamy do czynienia z dwoma myślicielami, którzy na pozór się różnią, ale to jest pozór, że tak powiem, który zaraz rozbijemy w tym referacie i myślę, że się uda, że tak powiem, pokazać, że i Lem i Wolniewicz w bardzo wielu kwestiach szli tym samym torem i to jest tor dla współczesnej filozofii zupełnie nietypowy. Jako, że tak powiem, motto do mojego referatu wybrałem cytat z Henryka Elsenberga, który pewnie większość z Państwa zna. Brzmi on tak. Istnieje pewna civitas eterna, myśli ludzkiej, w której wieki są niczym. Pewne ponadczasowe braterstwo dusz. I moim zdaniem i Lem i Wolniewicz, że tak powiem, takie braterstwo dusz ucieleśniają i zaraz się, że tak powiem, dowiemy, na czym to braterstwo polega. Otóż Lem i Wolniewicz, bez przesady mówiąc, to są w polskiej filozofii i w ogóle w filozofii europejskiej, tak jak pan doktor Okołowski wspomniał, być może największe umysły. Wielu by się pewnie nie zgodziło nawet z tym, że Lem to filozof, bo wielu mówi to literat, on pisał beletrystykę, przecież to są powieści, gdzie tu filozofia, ale i sam Lem się z tym nie zgadzał i myślę, że każdy uważny czytelnik stwierdzi, że to jest po prostu błąd. Twierdzić, że w filozofii, w literaturze lemowskiej nie ma filozofii. Poza tym Lem przecież nie pisał tylko literatury, ale także tak zwaną prozę dyskursywną, felietony, eseje, książki typowo merytoryczne. Tak? Więc, że tak powiem, ten zarzut, który nie pozwala utożsamiać Stanisława Lema z akademicko rozumianą filozofią, jest zupełnie nietrafiony. Zresztą, tak jeszcze słowem wstępu powiem, że to jest moim zdaniem komparatystyka dość prosta Lema i Wolniewicza. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że z jednej strony przynajmniej mamy pomoc ze strony profesora Wolniewicza, bo w jego książkach, w indeksach osobowych nazwisko Lem pojawia się ponad 60 razy. I zawsze, kiedy Wolniewicz powołuje się na Lema, to są powołania się w sensie afirmatywnym. To znaczy, że Wolniewicz uważa Lema za autorytet rzeczowy i merytoryczny. I zawsze traktował go jako filozofa i wielkiego myśliciela. Z drugiej strony tak to nie wygląda, ponieważ Lem niespecjalnie interesował się akademicko rozumianą filozofią. Jego interesowała raczej, że tak powiem, literatura piękna i literatura czysto naukowa. W pismach Lema znajdziemy odwołania do fizyków, biologów, chemików, matematyków przede wszystkim. Do filozofów też się odnosił, ale głównie krytycznie, pokazując pustkę współczesnej filozofii, na przykład postmodernizmu, z którym walczył, z jego, że tak powiem, miałkością. Generalnie, co jeszcze można rzec? Można rzec, że to, co chcę pokazać, ta wspólnota duchowa, która łączy Lema i Wolniewicza, ona nie jest czysto intelektualna. I myślę, że to będzie na tym seminarium pierwszy raz, kiedy powiemy coś nie tylko o myśli profesora Wolniewicza, ale i o samym profesorze Wolniewiczu, bo wydaje mi się, i to jest dość autorska teza, że ich łączy też wspólny charakter Lema i Wolniewicza. Łączy ich pewien kierunek woli, to znaczy to, jak żyli. Na czym on polega, to można by godzinami mówić, ja tylko zaznaczę, że tak powiem, że jest taka jedność charakterów i może od tego zaczniemy, od że tak powiem, osobowości obydwu, że tak powiem, bohaterów naszego referatu. I co bym chciał zaznaczyć, to nie będziemy się tutaj poruszać w pojęciach charakterystycznych dla psychologii. Nie będziemy mówić o temperamentach, w sensie na przykład flegmatyka, sangwinika czy choleryka, chociaż, jak mi zwrócił uwagę dr Okołowski, obaj Lem i Wolniewicz to cholerycy. To znaczy, że temperament mieli typowo choleryczny. Ale tu nie o temperament chodzi, ale o coś głębszego. Uważam, że Lema i Wolniewicza łączy w sensie osobowym taki rys charakteru. Może zrobimy tak. W Wolniewicz, L Lem. Podzielimy. I Wolniewicz i Lem utożsamiają ten sam charakter heterocentryczny. Zaraz będziemy wyjaśniać.
na czym heterocentryzm polega. Heterocentryzm jest to pojęcie, które profesor Walniewicz wspomina, że właściwie usłyszał na jednym wykładzie Henryka Eisenberga. I właściwie później Eisenberg tego nie rozwijał, tylko zaznaczył taki podział na heterocentryków i autocentryków. To jest podział, tak jak mówiłem, na kierunek woli, to znaczy na to, czego konkretnie człowiek w życiu pragnie i do czego dąży. Heterocentryk pragnie i dąży do czego innego niż autocentryk i na czym ta różnica polega, zaraz powiem. Generalnie wygląda to w ten sposób, że heterocentryk, tak jak Leni Wolniewicz, charakteryzuje się tym, osoba o charakterze heterocentrycznym, że kierunek jego woli jest skierowany na świat, na sprawy ogólne, na innych ludzi, na sprawy kraju, na to, co się dzieje dookoła niego. I czy to trzeba jakoś w kontekście profesora Walniewicza konkretnie uzasadniać, to myślę, że nie, bo każdy, kto choć trochę zetknął się z tą postacią, widzi, że Walniewicz żywo interesuje się tym, co się dzieje dookoła niego, sytuacją polityczną w kraju, komentuje wszystkie, że tak powiem, ważniejsze wydarzenia, wypowiada się. Większość jego pracy też naukowej nie dotyczy jego biografii. Tak naprawdę wątki biograficzne są tam wplecione w tematy ogólne, jeżeli już się pojawiają. Na przykład w referacie o filozofii Szuszki mówi też o swojej przygodzie, powiedzmy, rozstania się z uniwersytetem w latach stalinowskich, ale to jest zawsze powiedziane na marginesie. Dla Walniewicza to, co się dzieje w jego duszy, nie interesuje ani jego, ani też pewnie uważam, że czytelników też nie specjalnie to interesuje. Bardziej na przykład filozofię Suszki, odnosząc się do tego konkretnego tekstu. Tak samo jest i u Lema. Lem, co jest taki, że tak powiem, znamienny cytat, gdzie żona Lema, rozmawiając z synem, mówi, że życiem wewnętrznym twojego ojca są gwiazdy i galaktyki, a nie, że tak powiem, jakieś wewnętrzne zmagania. Zresztą w wywiadach Rzekach, których Lem udzielał, często mówił, że nigdy nie dzielił się z szeroką publicznością tym, co się w jego duszy konkretnie działo, bo to nie wydawało mu się ani interesujące dla innych ludzi, ani interesujące chyba w ogóle. Też wypytywany Lem o to, jak ocenia swoją twórczość, co chciałby, żeby się zachowało z tej twórczości, co uważa za swoją najlepszą książkę, wspominał mniej więcej, odpowiadał oczywiście merytorycznie na pytanie, ale zaraz szybko przechodził do tematów ogólnych, takich właśnie jak gwiazdy, galaktyki, to, co się dzieje na świecie, technologia. Więc tym jest heterocentryk. To jest właśnie taka osoba, której kierunek woli, czyli cały pęd jego życia jest skierowany na świat, na zewnątrz świata, do spraw ogólnych. Autocentryk natomiast, postawa przeciwna, do której moglibyśmy na przykład zajrzeć Henryka Eisenberga, o czym zresztą profesor Walniewicz też mówił w swoim wykładzie na temat aksjomatu Eisenberga. To jest osoba, która jest, jej kierunek woli jest skierowany do wewnątrz, to znaczy do jej własnej duszy. Jest to, wydaje mi się, dzisiaj dominujący, że tak powiem, kierunek woli, ale on nie jest dominujący w tym sensie, że po prostu jakimś cudem się więcej autocentryków rodzi, tylko po prostu, że działa bardzo silna propaganda autocentryczna. Między innymi przez samorealizację, przez reklamę, gdzie słyszymy cały czas, że możesz więcej, możesz lepiej, tutaj chodzi o ciebie, tak? Lem też zresztą dużo o tym pisał, że reklama jest w dzisiejszym świecie takim forpocztą, powiedzmy, postaw. On nie nazywał tego oczywiście autocentrycznymi, ale mniej więcej to miał na myśli. Autocentryk to nie jest koniecznie egoista, bo często się myli te pojęcie. To jest po prostu człowiek, który jest zainteresowany tym obszarem, który dotyczy tylko i wyłącznie jego życia. Jeżeli coś nie dotyczy życia autocentryka, to go to nie interesuje. Przygotowując ten referat, popełniłem, od razu się przyznam do błędu, pewien merytoryczny błąd, na który też została mi zwrócona uwaga. Mianowicie zdawało mi się, że to taką postać heterocentryczną można by też uznać znanego polskiego dziennikarza i znawcę muzyki klasycznej, Bogusława Kaczyńskiego, który jakby całe swoje życie poświęcił właśnie muzyce, rozprawianiu o muzyce, działalności na rzecz muzyki, ale, że tak powiem, żeby wyjaśnić może bardziej, czym jest autocentryzm. U Kaczyńskiego jest widoczne to, że on mówi, że gdyby nie muzyka, że gdyby nie to, czym on się zajmuje i to, co jego najbardziej interesuje, to on by nie miał po co żyć. Heterocentryk tak nie myśli. Heterocentryk myśli, że ciekawe nie jest to, co jemu bliskie, tylko to, co się na świecie dzieje. Wszystko jest ciekawe i wszystkim warto się w życiu zajmować. Dlatego mi się wydaje, że właśnie
To jest jedna z takich cech, które można Ilemowi i Wolniewiczowi przypisać. Heterocentryzm właśnie. I go widać we wszystkim, co oni piszą. Gdzie brak jest jakichkolwiek wywyższania się, mówienia o tym, z czego ja to nie napisałem, gdzie tutaj można, że tak powiem, nie zacytować, albo na czym się znam, to też było im obce. To teraz może zaznaczę też drugą kwestię osobowości. Poza heterocentryzmem łączy Lema i Wolniewicza też coś, co nazwałem tendencją wartościującą. Z moich obserwacji wynika, że to jeszcze bardziej niż heterocentryzm jest dzisiaj krytykowane, jest zupełnie niezrozumiane i nawet słyszałem takie określenie, jak buduje potencjał przemocowy albo wywołuje agresję, ta tendencja wartościująca. Na czym ta tendencja wartościująca by polegała? To po prostu na tym, że jeżeli się widzi, że coś jest złe, dobre, jeżeli się coś tak ocenia, to się po prostu o tym mówi. Nie zamiata się pod dywan. Anglicy mówią don't be judgmental, nie oceniaj, wtedy będzie łatwiej, wtedy będzie nikt nie będzie miał do ciebie pretensji. Ale mi się wydaje, że jak ktoś nie ma w życiu żadnych wrogów, to nic ciekawego do powiedzenia nie ma, więc jakby ta tendencja wartościująca jest widoczna, że tak powiem, u Lema i u Wolniewicza, na przykład w takim cytacie, gdzie Wolniewicz mówi, że ocenianie to jest jedna z naszych funkcji życiowych, jak jedzenie czy sen. I jej się nie da pozbyć. Ale to jest też kwestia tego, że bo w naturze ludzkiej istnieją i dobre, i złe skłonności. No to jeżeli jest skłonność do oceniania, no to większość osób się z tym zgodzi. Że ludzie tak po prostu żyją, że oceniają. Że wartościują pewne zachowania, pewne rzeczy. Ale większość twierdzi, że to jest złe. Że trzeba się wyzbyć takiej tendencji, żeby wartościować, żeby oceniać. Lem i Wolniewicz twierdzą kompletnie odwrotnie. Uważają, że pozbycie się takiej tendencji do wartościowania po prostu nas, że tak powiem, rozbroi. Bo jedynym, że tak powiem, bronią na wszelkie zło w świecie jest po prostu atak na to zło, krytyka, ocena. I co jest jeszcze ważne, Lem i Wolniewicz twierdzili, że to właśnie przez to, przez ocenianie, krytykowanie, przez wypowiadanie się publicznie na pewne tematy, które nas bolą, ludzie się łączą w pewne wspólnoty, wspólnoty myśli. Tak jak my tu wszyscy jesteśmy w jakiś sposób złączeni pewną myślą, myślą profesora Wolniewicza i też po części Stanisława Lema. I dlatego łączymy się w pewną wspólnotę i jesteśmy w stanie razem działać i się jednoczyć w pewnym celu. I to jest postawa czy działanie też czysto heterocentryczne. Takich wspólnot oczywiście jest wiele i wspólnoty mogą być i dobre, i złe. Za dobre uważałbym na przykład wspólnoty chrześcijańskie, za złe na przykład szyitów i sunnitów, którzy też przecież są wspólnotą jakichś celów i wartości i oni też oceniają i krytykują, tylko robią to w imię zła, a Lem i Wolniewicz zawsze starali się takie zło zwalczać. Także zapiszemy sobie jeszcze obok to, co ich łączy, bo zaraz będziemy też mówić chwilkę to, co ich dzieli. To jest tendencja wartościująca. Tendencja W, nie będzie. I tu dokładnie to samo. Także mamy już dwa punkty i to są punkty ciekawe, bo intelektualnie można się zgadzać z Platonem i z Arystotelesem i z kim tylko. I to się zdarza dość często, mi się wydaje, ale takie zgodności charakterów to jest rzecz jednak nietypowa. One się przejawiają nie tylko w filozofii oczywiście, ale też i w miłości, i w przyjaźni. Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, nie że przeciwieństwa się łączą, ale właśnie się podobne charaktery spalają, łączą, jeżeli chodzi o takie związki jak przyjaźń czy miłość. Więc jakby to jest właśnie kwestia charakterologiczna. Tak jak mówiłem, można by to jeszcze mówić i o choleryzmie, i o wielu innych kwestiach dotyczących charakteru i Lema i Wolniewicza, ale przejdźmy może już tak z charakteru do samej filozofii. Do samej filozofii, już takiej merytorycznej, powiedzmy akademickiej. To na początek tylko nadmienię to, co dzieli Lema i Wolniewicza, to jest metafizyka ogólna. To znaczy u Wolniewicza mamy do czynienia, co zresztą było słychać na filmie, który też odtworzyliśmy. To jest antynaturalizm. O, może jak pomyliłem.
antynaturalizm. Ulema, analogicznie, jeżeli mówimy to o różnicy, to jest naturalizm. I to jest pierwsza różnica. O co chodzi i czym te dwa poglądy się różnią w metafizyce ogólnej? Naturalizm, zacznijmy od naturalizmu, to jest pogląd też dzisiaj, myślę, dominujący, który mówi, że słowami Lema teraz powiem, że w świecie istnieją tylko atomy i ich układy, że istnieją tylko rzeczy materialne. Oczywiście naturalizmu jest multum wersji. Na przykład w kontekście Tadeusza Kotarbińskiego można mówić o reizmie. Tadeusz Kotarbiński uważał, że istnieją w świecie tylko rzeczy, bo i wszechświat jest jedną wielką rzeczą. I to byłby naturalizm. Ale taki atomizm właśnie jak u Lema, tylko atomy i ich układy, nic innego w świecie nie istnieje. Wolniewicz twierdzi inaczej. Wolniewicza metafizyka ogólna, czy może ktoś woli mówić ontologia, to ontologia sytuacji. Wolniewicz uważa, że w świecie istnieją tylko sytuacje. A sytuacja, taka jak na przykład, że Patryk Kosowski teraz podnosi tutaj mazak albo przemawia do publiczności, to nie jest nic materialnego. Taka sytuacja to jest właśnie rzecz duchowa. Na jednym z wykładów profesor Wolniewicz tak to opisał, że nawet gdybyśmy znali wszystkie rzeczy w świecie, to nie moglibyśmy powiedzieć, że znamy świat dopiero, kiedy poznamy wszystkie relacje między tymi rzeczami, jak one się do siebie mają, wtedy będziemy wiedzieć, znać cały świat. A takie relacje, zdaniem Wolniewicza, to one się nie wywodzą z materii, no bo jak na przykład zmaterializować taką rzecz jak bycie wnukiem albo bycie dziadkiem? Przecież to jest rzecz, która istnieje realnie w świecie, a tego się nie da ani dotknąć, ani zbadać, ani, że tak powiem, to można tylko opisać taką sytuację. Więc to jest ta różnica. Ale, żeby tutaj nie robić takiej komparatystyki, że no tutaj mamy jakieś jedności, tu mamy różnice, to naturalizm Lema jest nietypowy. Mówiąc już o Lemie. Naturalizm Lema jest pęknięty, tak to nazwę. Pęknięty jest w aksjologii i antropologii. O czym zaraz chwilkę powiemy, tylko jeszcze nawiążę tutaj do metafizyki ogólnej. Antropologia i aksjologia Lema są zupełnie naturalistyczne i to się, jak się czyta Lema, to się widzi to od razu, że tu coś nie pasuje, że jak taki naturalista i to przekonany, werbalnie mówiący, na przykład w dyskusjach z Leszkiem Kołakowskim, że on się z Kołakowskim nie dogada, bo on jest naturalista Lem i wszystko, co naukopochodne popiera, a Kołakowski to jakiś, że tak powiem, spirytualizm, Spinoza. Tak naprawdę Kołakowski to sceptycyzm, czyli, że tak powiem, ucieczka od filozofii, a nie filozofia. Ale ten właśnie naturalizm Lema jest pęknięty w tych aspektach antropologii, aksjologii i właśnie w tych aspektach z Wolniewiczem on jest tożsamy. I to nie jest tożsamy tylko w sferze teoretycznej, ale także praktycznej. Czyli to, co bym chciał powiedzieć, to o drugim dziale filozofii, który ma skromnym zdaniem, to oczywiście na pewno będą dyskusje, jest w filozofii działem najważniejszym, czyli filozofia człowieka, antropologia. Odpowiedź na pytanie to, czym jest człowiek, jakie jest jego miejsce w świecie, cóż to za dziwny stwór i po co my tu wszyscy jesteśmy, też to jest to, czego szuka antropologia filozoficzna i ona z aksjologią, ona jest zawsze sprzężona oczywiście z teorią wartości. I ona u Lema i u Wolniewicza jest tożsama. Tożsama jest w tym sensie, że jest to antropologia pesymistyczna. Tak to nazwijmy. Pesymizm. Antropologiczny. I u Lema podobnie. I tak jeszcze chwilkę do Lema nawiązując. Lem jest dzisiaj w ogóle źle interpretowany, bo się skupia głównie na jego, na jego naturalizmie, na jego ateizmie, który zresztą nie jest takim typowym ateizmem. To też może to już po wykładzie na pewno do tego nawiążemy. Jak się czyta na przykład artykuły z Gazety Wyborczej czy z innych lewoskrętnych mediów o Stanisławie Lemie, to jak się czyta, to się ma wrażenie, że albo oni Lema nie czytali, albo czytali, tylko udają, że nie wiedzą, co tam jest napisane.
Mianowicie najbardziej chyba razi ich ulema ten pesymizm. Lem wielokrotnie mówi, że człowiek to jest, że tak powiem, taka istota, która ma, o której nie najlepiej należy sądzić. Należy zawsze mieć, że tak powiem, na uwadze jego złe strony. Lem też nie wierzył, ze względu na to, że uważał podobnie jak Wolniewicz, że ludzie nie są równi. Że edukacja, wychowanie, jakiekolwiek zabiegi, powiedzmy, melioracyjne są w stanie człowieka z tego złego uczynić dobrym. I to u Lema też jest charakterystyczne i to też bardzo denerwuje niektórych jego krytyków, że on tutaj jakiś ciemnogród wprowadza, że jak to można nie wierzyć w edukację powszechną, że ona ze wszystkich zrobi profesorów i każdy będzie w ogóle geniuszem i jeszcze do tego będzie dobrym człowiekiem, no bo to wiadomo, że u tych optymistów to się wszystko łączy. Generalnie Lem mówił o sobie optysemita, czyli taki pesymista, optymistyczny, ale do tego to już może też później nawiążę, o co w tym chodzi. Generalnie pesymizm antropologiczny jest to pogląd, który mówi, że w człowieku są nieusuwalne tendencje do czynienia zła. Jest to pogląd, moim zdaniem, będący pewnym papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o myśl chrześcijańską. Jeżeli ktoś chce myśleć o człowieku w kontekście antropologii filozoficznej, tak jak myśleli chrześcijanie, tak jak myśleli święty Augustyn i święty Tomasz i cała wielka tradycja chrześcijańska, to musi być antropologicznym pesymistą. Po prostu antropologiczny pesymizm, mówiąc językiem mniej filozoficznym, a bardziej powszechnym, to jest wiara w grzech pierworodny. Lem niejednokrotnie mówił, że tak powiem, że tak się teologicznie wyrażę, ciąży na nas piętno grzechu pierworodnego. Żeby to może troszkę bardziej rozjaśnić, bo tu oczywiście można zarzucić takiej tezie skrajność, że człowiek ma skłonności tylko i wyłącznie do złego. Nie, to nie jest tak powiedziane. Ani u Lema, ani u Wolniewicza. W człowieku są, zdaniem Wolniewicza teraz mówię, trzy tak jakby tendencje, trzy siły. Jedna, która ciągnie go do złego, jedna, która ciągnie go do dobrego i ta czysto zwierzęca. Popędy. Popędy są, jeżeli chodzi o wartości, aksjologicznie neutralne, no bo nie da się powiedzieć, że na przykład głód jest dobry albo zły, po prostu jest. Dobre i złe są inne, konkretne zachowania. Co jeszcze na temat antropologicznego pesymizmu? Można powiedzieć, Lem i Wolniewicz tutaj idą skrajnie, bo idą w tak zwany manicheizm antropologiczny. Jest to skrajna, czyli po prostu konsekwentna, że tak powiem, konsekwentne przeprowadzenie idei grzechu pierworodnego. Mówi ono po prostu, że istnieją ludzie, którzy są źli z natury i nic się z nimi nie da zrobić. Istnieją ludzie ze złego i z dobrego nasienia i żadne, że tak powiem, tak jak powiedziałem, zabiegi melioracyjne ich nie zniwelują tego zła, które w nich jest. A na czym to zło polega, to profesor Wolniewicz mówi wyraźnie, że istnieją ludzie, którzy po prostu cieszą się, że dzieje się komuś coś złego. Teraz może taki dłuższy cytat zaproponuję z profesora Wolniewicza. Zła radość istnieje. Jest nią ukonfrontowane niczyimś nieszczęściem, szkodą lub cierpieniem. Tu leży punkt kardynalny wszelkiej antropologii etycznej. Wolniewicz i Lem na podstawie po prostu obserwacji życiowej, czasów wojny, o których Lem dużo też wspominał, twierdzą, że istnieją tacy ludzie, którzy po prostu czerpią radość, sens życia można by nawet powiedzieć, z tego, że się krzywda dzieje na świecie. Tych ludzi może nie jest ogromna ilość, tutaj można by jakoś po lemowsku przywołać statystykę, ulubioną chyba dziedzinę Stanisława Lema i przywołać z krzywą rozkładu naturalnego, która pokazuje, że tak powiem, takich zachowań tak samo jak heroicznych i tych dobrych z natury jest bardzo mało, to tak samo tych złych jest również bardzo mało. Najwięcej jest takich przeciętnych, tak? Takich ludzi, którzy jak czynią zło, no to dlatego, że muszą, że im tak wygodniej, że po prostu sytuacja ich do tego zmusiła. To takich jest najwięcej, ani złych, ani dobrych. Bo ci źli to czynią, bo chcą, bo lubią. Lubią po prostu, jak się dzieje zło. Ci dobrzy, co by się kolwiek nie działo, zawsze będą czynić dobro. I to jest ta, że tak powiem, troistość typów ludzkich w kontekście antropologii etycznej.
którą Lem i Wolniewicz tutaj wspólnie wyznają. Co jeszcze można by na ten temat powiedzieć? Jak już widzimy, z tego pesymizmu antropologicznego i z takich jasnych tez, może, można by powiedzieć trochę w duchu realizmu pojęciowego platońskiego, bardziej to widać u Wolniewicza niż u Lema, widać też pewną aksjologię, czyli pewną konkretną teorię wartości, tego czym są wartości. Otóż w odróżnieniu od wszelkich relatywistów, ludzi, którzy uważają, że wartości to są tylko znaki w języku, jakieś pojęcia, którym się posługujemy, żeby sobie życie ułatwić albo utrudnić, to wartości to są byty konkretne. To już będzie aksjologia. Aksjologia merytoryczna. I tu wprowadzimy takie pojęcie jak kognitywizm. Kognitywizm. U Lema jest dokładnie to samo. Na czym polegałby ów aksjologiczny kognitywizm? Kognitywizm jest to pogląd, który uważa w duchu, tak mi się wydaje, ontologii sytuacji, że wartości to są byty konkretne. To znaczy, o wartościach nie da się ściśle i dokładnie mówić na poziomie abstrakcji. Profesor Wolniewicz w swoim wywiadzie dla Tomasza Somera używa takiego bardzo zgrabnego zdania, że za każdym razem, kiedy mówimy o wartościach, coś nam przelatuje przez palce. Nie jesteśmy w stanie uchwycić takiego meritum. Dlatego w prozie, i w literaturze i Lema, i u Wolniewicza nie znajdziemy, co świadczy właśnie o tym kognitywizmie, żadnych definicji formalnych. Jeżeli chodzi o dobro, zło, piękno, prawdę. Oczywiście jakieś próby są, na przykład w obecnym tutaj w filozofii wartości tekście Wolniewicza z estetyki, właściwie jedynym takim tekście, gdzie istnieje taka właśnie teza, że piękno się bierze z dążenia do perfekcji. I to już jest coś powiedziane o pięknie, ale to jest, tak jak mówię, tylko złapane powietrze przez palce przepuszczone, bo wartości to nie są definicje, to nie są jakieś formalizmy, wartości to są konkretne sytuacje, byty konkretne. Tak jak na przykład to, że ktoś używa przemocy. Tak? Jest taka sytuacja, że Tomek pobił Patryka. Tak? No i taką konkretną sytuację można nazwać dobrą albo złą. Kognitywizm właśnie też to twierdzi, że wartości w sensie logicznym są rozpoznawalne. To znaczy, że można sensownie i logicznie mówić o tym, że coś jest dobre, a coś jest złe. I tutaj Lem i Wolniewicz znowu wychodzą naprzeciw takiej tendencji, która relatywizującej, która mówi, że wartości to wszystko zależy od sytuacji, od niezliczonej ilości czynników, które są relatywne, każdy spojrzy na nie inaczej. Lem i Wolniewicz mówi nie. Jeżeli widzimy takie postaci jak na przykład dr Józef Mengele i wiemy, co on robił, konkretne sytuacje, jesteśmy w stanie przywołać, to jesteśmy w stanie mocą własnego rozumu rozpoznać, przepraszam, to błąd merytoryczny, zaraz się poprawię. Jesteśmy w stanie własnym sumieniem rozpoznać, czy mamy do czynienia z dobrem i ze złem. I to moim zdaniem, to jest też ciekawe, że to jest dość, jak na Lema i Wolniewicza, optymistyczny pogląd, bo jednak człowiek ma tę zdolność rozpoznawania wątpliwości. Należałoby też powiedzieć, jak to robi człowiek według Lema i Wolniewicza, jak rozpoznaje wartości. Otóż jako taki perceptor wartości u Lema i u Wolniewicza istnieje kategoria sumienia. Sumienie jest to takie przynaglenie wewnętrzne, żeby podążać za tym, co dobre i realizować to tak jakby w życiu, tak? Oczywiście to przynaglenie wewnętrzne, ono nie jest, że tak powiem, w żaden sposób wyuczone, w żaden sposób nabyte. Ono jest wrodzone. Sumienie to jest coś wrodzonego. Są ludzie, co mają sumienie, są ludzie, co nie mają sumienia, a są też tacy, na co zwracał często uwagę dr Okołowski, którzy mają antysumienie, to znaczy takie przynaglenie wewnętrzne,
żeby czynić zło. I o tych ludziach była mowa, jeżeli chodzi o pesymizm antropologiczny. Panie Patryku, przepraszam, przerywam, bo pół godziny minęło referatu. Nie możemy wypełnić całego spotkania pańskim referatem, który pewnie jak u Szeherezady mógłby trwać bez końca. Proponuję, żeby przenieść te treści, które są ważne, które panu zostały, do dyskusji. Natomiast rozpocząłbym w tym miejscu dyskusję, chyba że pan jakąś puentą chce zamknąć. To może przeprosinami, ponieważ ja jak się tutaj wciągnąłem w ten referat, to nie mierzyłem czasu. Dlatego przepraszam, że nadużyłem. Ale to ja od tego jestem, taką mam niewdzięczną rolę, że muszę tutaj pilnować porządku. Także... Zgubiliśmy właściwie tylko jedną rzecz, zgubiliśmy, przeniesiemy ją do dyskusji, to znaczy filozofię praktyczną. Czyli, że tak powiem, rzeczy polityczno-społeczne na tematy, na które się wypowiadał Ilemi Wolniewicz. Mam nadzieję, że referat jakoś tam wpadł w ucho i w miarę się spodobał. Myślę, że jeżeli ukaże się kiedyś jakaś wersja w druku, to ona będzie bardziej przystępna, bo ja jestem lepszym pisarzem niż mówcą. Także dziękuję jeszcze raz i zapraszam do dyskusji. Bardzo dziękujemy i te rzeczy ważne, które tu jeszcze w referacie nie zdołały wybrzmieć, to na pewno w dyskusji one padną. Bardzo proszę Państwa o rozpoczęcie rozmowy. Na tablicy mamy w postaci haseł te sprawy najważniejsze. Podobieństwo charakterologiczne, heterocentryzm. No, dla mnie jest oczywiste, że na Jasną Górę to autocentryka nie zapraszają. Znaczy on może by się tam i wybierał sam, bo stamtąd bliżej do nieba jest, prawda? Bo to autocentryzm polega na trosce o zbawienie własnej duszy. Natomiast ojcowie Paulini chyba niechętnie autocentryka by postawili przed 100-tysięczną rzeszą wiernych. Więc to jest jasne. Druga sprawa tutaj, najmniej chyba istotna, wedle słów referującego pana Patryka, naturalizm, antynaturalizm, to możemy sobie chyba darować. Natomiast no, pesymizm i ta tendencja wartościująca i te rzeczy, które ostatnio zostały powiedziane, no to myślę, że rozmaitych domagają się dopowiedzeń, precyzacji, mogą rozmaite budzić wątpliwości. No, zachęcam Państwa do pytań do pana Patryka. Bardzo proszę. Z Warszawy. Ja mam tutaj pytanie do pana. W związku z tym, że ja jestem Lemem zafascynowany, mając lat kilkanaście. Nawet będzie lepiej widać na kamerę. Dzień dobry, Michał Czarnecki z Warszawy. Ja mam w takim razie pytanie do prowadzącego, ponieważ ja Lemem zafascynowany byłem właśnie mając lat kilkanaście. Było sporo tych książek w domu. Ja się zaczytywałem w tej literaturze i mam teraz wrażenie, że bardzo dużo przeoczyłem. Znaczy mam wrażenie, że zapadły mi właśnie w pamięć tarki kosmiczne, jakieś kulturystyczne wizje, a ten aspekt filozoficzny gdzieś pewnie przesiąkł mi przez te palce, przez te komórki i zwoje nerwowe jeszcze nieprzystosowane do wyłapywania takich treści. I ja chciałbym zapytać o tę tendencję wartościującą, bo o ile rzeczywiście w pismach profesora Wolniewicza, w jego wykładach no te aspekty są dla mnie dosyć oczywiste i łatwo wychwycalne. Pan profesor zresztą podkreślał to wielokrotnie. Natomiast tutaj mam pytanie, czy mógłby pan rozwinąć właśnie i podać jakieś przykłady tych tendencji wartościujących u Lema? No oczywiście. Mam nadzieję, że mnie słychać.
Przykładów ulema jest bardzo dużo, chociażby nawiązując nawet do ostatniej noblistki Olgi Tokarczuk, to w wywiadzie ze Stanisławem Beresiem Lem z imienia i nazwiska krytykuje Olgę Tokarczuk, mówiąc, że to jest literatura niewarta świeczki. No, że tak powiem, na przykład Manuela Gretkowska, według Lema to nie jest literatura, tylko pornografia. I on to mówi wprost, że tego się nie da czytać. Wartościuje osoby publiczne, wypowiada się na temat na przykład mariażu kościoła z polityką, któremu był przeciwny, mając pretensje do księży, że się nie zajmują kapłaństwem, tylko polityką. Przykładów jest wiele na przykład. Ja tutaj w referacie wypisałem sobie taki fragment, gdzie Stanisław Bereś właśnie w tym wywiadzie, jeżeli ktoś nie interesował się filozofią Lema, to od tego polecam zacząć, od tego wywiadu rzeki. To jest naprawdę świetna książka, można ją czytać bez końca i tam właśnie wychodzi Lem bardziej filozoficzny niż literacki w tym wywiadzie. I Lem, zapytany o swoją ulubioną książkę, odpowiada, że to są Dzieje filozofii Zachodu Bertranda Russella, a na pytanie, dlaczego tak uważa, że to jest najlepsza książka, to mówi wprost, że Bertrand Russell wszystkie postacie, które wymienia w tej książce, ocenia, krytykuje, kłóci się z Platonem, wprowadza, że tak powiem, tego ducha wartościującego, polemicznego i mówi Lem dosłownie, że takie zaangażowanie w dyskusję jest mi bardzo bliskie i w ten sposób się staram wypowiadać. Być może w beletrystyce aż tak tego nie widać, dlatego polecam późniejszą twórczość Stanisława Lema, jeżeli szukamy tendencji wartościujących. Tam to jest ewidentne i aż kuje w oczy tych, którzy Lema nie lubią. To jest jakby odpowiedź na pytanie. Bardzo proszę. Jan Zubelewicz. Jedno pytanie mam jeszcze, gdyby pan zechciał coś powiedzieć ewentualnie o filozofii politycznej obu tych filozofów, to jedna rzecz. A druga uwaga, otóż powiedział pan, że w obu przypadkach mamy do czynienia z tendencjami wartościującymi, że i Wolniewicz i Lem wartościują, że obecnie nie ocenia się, jest taka moda. Rzeczywiście tak. Można się spotkać z taką opinią, że obecnie nie powinno się oceniać, ale to jest taka trochę podejrzana opinia. Mianowicie powinno się oceniać obecnie, ale w duchu politycznej poprawności. Tak. W związku z tym to jest pewien etap przejściowy. Nie oceniamy, ale trzeba, nie oceniamy pozytywnie w duchu poprzedniej jakby kultury, ale oceniam pozytywnie w duchu nowej kultury, czy też no, tej politycznej poprawności. Dziękuję. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Ci od politycznej poprawności mają wgrany taki tezaurus, gdzie są pojęcia, których nie można używać, są poglądy, których mieć nie można i tutaj oczywiście ocena wcale nie jest zawieszona, bo wszystkich, którzy pod ten tezaurus nie podpadają, są oceniani, krytykowani, a nawet szkalowani, napiętnowani, ale jeżeli ktoś ma niepasujące do tego tezaurusa opinię tezaurusa, to oczywiście się mówi, że nie można oceniać, tak? Wracając do pytania pana profesora, no to właśnie uciekło w moim referacie ze względu na moje wrodzone gadulstwo, filozofia polityczna Lema i Wolniewicza, no i ona jest właściwie kompletnie tożsama, bo w tych najważniejszych kwestiach, które nas dzisiaj dotykają, czyli aborcji, eutanazji, biotechnologii, karze śmierci, oni mówią jednym głosem. To jest głos, który często jest uznawany za jakiś skrajny, w ogóle kontrowersyjny. Ale tej kontrowersji w ogóle nie ma, jeżeli się przyjrzymy tym konkretnym tezom, które oni postawiają. Wolniewicz przecież nie chce ani wieszać na przykład pedofilów albo złodziejów. On chce wieszać tylko notorycznych morderców. Ludzi, którzy udowodnili, że są właśnie z tego złego nasienia, że nie mają sumienia i tym czynem odebrali sobie człowieczeństwo i nie zasługują już na nic innego, tylko na karę śmierci. Bo Lem nawet w jednym z ostatnich wywiadów mówi do reportera, że niech pan tylko nie zapomni wspomnieć, że Lem jest zwolennikiem kary śmierci. Jeżeli chodzi na przykład o aborcję, to Lem na przykład miał z tym bardzo duże problemy. No, żadne chyba z pytań, które mu zadawali dziennikarze, nie kołatał wewnętrznie jak na pytanie o aborcję, bo to sprawa trudna. Przecież to jest rzecz, która rozgrzewa opinię publiczną od niedawna i od zawsze tak naprawdę, kiedy się temat pojawił. Więc Lem i Wolniewicz tutaj ostrożnie w duchu właśnie kognitywizmu pokazują konkretne przypadki, w których
jako mniejsze zło, bo oczywiście u Lema Jowolniewicza jest gradacja wartości, są mniejsze i większe zła, nie tak jak się dzisiaj bałamucnie twierdzi, że zło to zło, a dobro to dobro. To i niemerytoryczne i bałamucnicze tak twierdzić, więc oni pokazują w kontekście aborcji przypadki, tak jak na przykład zagrożenie życia matki, które należałoby w takiej sytuacji jako mniejsze zło należałoby dopuścić aborcję. Czy na przykład w kwestii biotechnologii. Tu jest sprawa trudniejsza, bo biotechnologia nie jest jeszcze aż tak rozwinięta, ale ja ostatnio oglądałem wywiad z Janem Wilmutem, takim wybitnym biologiem, to jest jeden z panów, który owcy Dolly sklonował, i on mówił, że tak powiem w tym wywiadzie, to dość niedawno, chyba z 2017 roku, że w tych środowiskach właśnie biologów, którzy się zajmują klonowaniem istot ludzkich, zaczyna być widać mariaż z polityką i z wielkimi korporacjami, i on to mówi wprost, i że on się tego boi, bo Jan Wilmut to człowiek, który ma sumienie. Że on tutaj widzi jakieś, jak powiedziałem, wrota piekielnych poczynań. Kto wie, czy kiedyś w przyszłości nie będzie tak, że nam będą przed przyjściem na rozmowę o pracę krew pobierać, żeby zobaczyć, czy my nie mamy tutaj jakichś zdolności takich, albo będą sobie od nas wymagać pracodawcy, żebyśmy sobie chip wszczepili, który nas puści, że tak powiem, na teren zakładu, w którym byśmy pracowali. Takie rzeczy Lema i Wolniewicza przerażały, ale biotechnologia jest jeszcze rzeczą tak ciemną i tak dopiero na horyzoncie, że konkretnych przykładów, w których można by dopuścić ingerencję technologii w ciało ludzkie, tak słowami Lema to ujmując, być może jakieś by się znalazły, ale czy widać w tej chwili? Ja nie widzę. Może ktoś z Państwa by tu jakiś przykład podał. No i to mi się wydaje, jest odpowiedź na to pytanie, jak te kwestie polityczne rozpatrywali. Oczywiście obaj są prawoskrętni, wbrew temu, co się o Lemie mówi, bo Wolniewicz się tak nie mówi, ale o Lemie się mówi, że to lewoskrętny. Jak się zapyta kogoś, z której strony lewoskrętny, to nikt nie jest w stanie podać przykładu. Ewidentnie widać, że Lem, mimo że może jego wybory polityczne nie były do końca prawoskrętne, to sam taką tendencję przejawia. No to by była odpowiedź. Zanim panu udzielimy głosu, to ja mam jeszcze cytat, bardzo brzydki cytat, ale żeby tutaj uniknąć pewnej asymetrii, profesor Wolniewicz o politycznej poprawności pisał i mówił wielokrotnie, to wszyscy wiemy, natomiast u Lema też jest taka wypowiedź, którą wydrukowała jedna z gazet w wywiadzie. Polityczna poprawność gówno mnie obchodzi, powiedział Stanisław Lem dziennikarzowi i kontynuował swoje wywody, które miały charakter właśnie wartościujący, czyli potępiający, krytykujący jakieś zjawiska negatywne z życia społecznego. Więc to tutaj chcę podkreślić. Bardzo proszę. Robert Kumanek. Chciałbym zapytać o sumienie. Mianowicie jedno krótkie pytanie. Czy panów zdaniem chęć przeproszenia jest owocem sumienia? To może ja odpowiem pierwszy, potem pan doktor się wypowie, jeżeli będzie jakaś różnica zdań. Uważam, że tak. Uważam, że mówiąc już tak może w języku religijnym, jak ktoś idzie do spowiedzi, to ma sumienie. To znaczy coś go gryzie, chce się tutaj jakoś odwdzięczyć, to ma sumienie, bo to, tak jak wspomniałem w referacie, to nie jest tak, że zawsze robimy, czynimy zło, bo jesteśmy źli. Nie. Czasami nas sytuacja do tego przymusza, albo nam się wydaje, że przymusza. Przecież nie jesteśmy wszechwładni i nie wiemy wszystkiego, co się wydarzy, więc wydaje mi się, że chęć szczera oczywiście, bo ona oczywiście może być szalbierca, przeproszenia kogoś i zadośćuczynienia oczywiście jest pewnym znakiem, że ten ktoś ma sumienie. Tak jest moje zdanie. No, pewnie tu nie ma różnicy poglądu między nami. Jeżeli ja miałbym powiedzieć, to bym zwrócił uwagę właśnie na ten komentarz, który pan Patryk podał, czy dodał, mianowicie na skłonność ludzką do szalbierstwa. Ja bym powiedział tak, no, szczera skrucha to jest warunek konieczny naprawienia zła. Nie każde zło zresztą da się naprawić, ale żeby jakiekolwiek zadośćuczynienie wchodziło w grę, no to skrucha, która jest uruchamiana przez sumienie, jest warunkiem koniecznym. Ale nie zawsze skrucha świadczy o
o tym, że sumienie je wzbudziło. Może być przecież na pokaz, może być ze strachu. No, różne mogą być okoliczności. Z wyrachowania też. Tak. Dobrze. Zapytałem dlatego, że właśnie pamiętam, jak próbował określić Bogusław Wolniewicz sumienie i trafiło to do mnie, że ono tylko czegoś zabrania, do niczego nie pcha. I właśnie wydaje mi się, że tu jednak jest pewnego rodzaju rozbieżność. To może pan doktor jakoś... Za chwilę odpowiem, może poprosimy jeszcze pana, który na końcu siedzi, a nie udało mu się do mikrofonu. Tak, teraz dotrzeć. Się udało. Dzień dobry, Karol Błaszak. Ja bym chciał zapytać przede wszystkim, jakie jest takie metafizyczne ugruntowanie wartości ulema, bo wydaje mi się, że u profesora Wolniewicza, ja to rozumiem, to jest połączenie powinności bytu, powiedzmy, Welsenberga z pewną metafizką pierwszą Wittgensteina, czyli powiedzmy wartość to jest jakiś tam stan rzeczy wartościowy, który od razu jest zawarty w możliwości. On jest pewną możliwością w świecie, znajdującą się w przestrzeni logicznej. Natomiast ze względu na ten naturalizm Lema, to ja nie do końca rozumiem właśnie, jak w ogóle może istnieć ta wartość. Ja czytałem trochę też książki doktora Okołowskiego, właśnie Materia i Wartości, i tam jest wskazane, że te wartości absolutne są jakoś ważne w adaptacji człowieka ewolucyjnej. Natomiast cały czas do końca tego nie rozumiem, ponieważ profesor Wolniewicz też zakładał oczywiście, że nie jest wykluczone, że wartości absolutne mają pewną funkcję swoją użytkową również, no i wtedy pełnią jakąś rolę adaptacyjną też. Natomiast u Lema nie do końca, bo generalnie naturalizm nie musi być sprzeczny z kognitywizmem moim zdaniem, ponieważ kognitywizm się dzieli na takie dwa rodzaje, na moralny realizm antynaturalny właśnie, który skieruje się w stronę transcendencji jakiejś i tego źródła transcendentnego, jeżeli chodzi o wartości, lub na moralny naturalizm, właśnie realizm naturalny. Czyli wtedy się wskazuje, że pewne wartości są zakorzenione bardzo głęboko w jakimś tam życiu społecznym. Na przykład niektórzy nawet uważają Arystotelesa za moralnego naturalistę, powiedzmy. I teraz chciałem zapytać, czy u Lema jest właśnie takie metafizyczne jakieś ugruntowanie wartości, czy to wszystko wynika z naturalizmu i służy tylko, powiedzmy, jakimś tam zdolnościom adaptacyjnym w procesie ewolucji? Dziękuję to może bardzo. Ja pierwszy odpowiem. Tak jak wspomniałem w referacie, ten naturalizm Lema on jest pęknięty w tym miejscu. On jest niekonsekwentny i tutaj Lem coś wspomina o tych wartościach adaptacyjnych, ale ja też się posłużę cytatem z Lema, może nie do końca wybrednym, ale jest takie zdanie z Lema, gdzie on mówi, że między dupą a duszą to nie jest różnica, tylko samogłoski. I to u Lema wychodzi, że tak powiem, wybitnie antynaturalizm, który u niego właśnie w tej tendencji... Znaczy, tak jak mówiłem, po prostu naturalizm Lema jest taki troszkę na siłę, mi się wydaje. On był świadom tego, że jest to pęknięcie, że tutaj nie ma logicznej spójności w jego systemie, dlatego sam mówił, że nigdy systemu filozoficznego nie stworzył, że to wszystko jest dziurawe i ta dziura się właśnie przebija przez naturalizm. Tam, gdzie brakuje Lemowi jakiejś konsekwencji w uzasadnieniu, to on się bez ogródek ucieka do terminologii tradycyjnej. Mówi na przykład, że łańcuchy przyczynowo-skutkowe w sytuacjach moralnych muszą przebiegać przez transcendencję. No i zróbcie coś Lemowi. No tak mówi. Chociaż jest to oczywiście niekonsekwentne z jego metafizyką ogólną. Albo mówi do Beresia chyba właśnie w tym wywiadzie rzece, że to muszą być jakieś sankcje transcendentne. Znaczy on konsekwentnie używa wyrażenia wartość autonomiczna. I to chyba wskazuje na jednoznacznie na podobieństwo do Immanuela Kanta, do takiej powinności powszechnej, prawda? No tak bym powiedział. Czy w tej sprawie jeszcze coś mamy do powiedzenia? Czy bo ja jeszcze mam zaległą odpowiedź na pytanie dotyczące sumienia. Nie, myślę, że... To spróbowałbym najprościej jakoś powiedzieć. To się wydaje nam tak, że coś tutaj nie gra, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to wszystko gra. Sumienie nie popycha, sumienie ewentualnie hamuje. Natomiast żeby sobie to uzmysłowić jakoś, to trzeba w każdej konkretnej sytuacji, pan Patryk tutaj mówił, że i dla Lema, i dla Wolniewicza wartości to są konkretne jakieś sytuacje,
trzeba się zastanawiać, co napędza człowieka do czynu. Napędzają ogólnie, bym powiedział, skłonności społeczne, wyuczone czy zaszczepione, na przykład ewangelizacja, no, wpaja w nas pewne skłonności. I w imię tej ewangelizacji chcemy kobiecie zabronić usunąć ciążę. I wtedy Stanisław Lem odzywa się na łamach Tygodnika Powszechnego i protestuje. I mówi, ta kobieta ma 8 dzieci, 8 dzieci i ona ma chore serce, chronicznie. I ona może osierocić te dzieci. I tutaj widać sumienie. Podaję konkretną sytuację. Że tej tendencji chrześcijańskiej, która by zabraniała lekkomyślnie podchodzić do aborcji, no przeciwstawia się sumienie, mówiąc, no w tym akurat konkretnym przypadku to nie wolno w ten sposób. I myślę, że każdą sytuację moralnie dyskusyjną w ten sposób trzeba rozważać. To znaczy rozpatrywać te motory, które napędzają człowieka do czynu i zastanawiać się, czy sumienie tutaj milczy, czy sumienie hamuje, bo ono samo do niczego nie nakłania. No to już Sokrates odkrył 2500 lat temu. Daimonion odzywa się tylko wtedy, kiedy jakiś zakaz jest do sformułowania. Żadnych nakazów daimonion nie formułuje i wyrzuty sumienia, no to każdy się z tym spotkał, no to przecież one tylko się odzywają po fakcie, prawda, pokazując, że coś nie tak zostało zrobione, coś złego. Bardzo proszę, pan profesor Zubelewicz. Jeszcze w sprawie sumienia, otóż Wolniewicz wyodrębnia dwojakiego rodzaju sumienie. Jest sumienie bierne i sumienie czynne. Sumienie bierne polega na tym, o czym tutaj pan Okołowski przed chwilą wspominał, że to jest właśnie odkrycie, co jest dobre i co złe. Właściwie co jest dobre. Natomiast sumienie czynne i to sumienie bierne jest egalitarne. Wszyscy ludzie mają, tak? Taką wiarę tutaj przyjąłem. Bo nie wiem, czy tak jest, czy nie, to jakby druga sprawa, ale on takie... Taką, za kantem, bo to rozum kantem, praktyczny. Tak. Każdy z nas ma sumienie bierne i jakby wie, co jest dobre i co jest złe. Natomiast nie wszyscy mają sumienie czynne. Nie wszyscy idą za dobrem. Nie wszyscy chcą jakby likwidować owe zło. I tutaj jest elitaryzm w przypadku sumienia czynnego. To czynnego. To na poprzednim wykładzie pana Mateusza Pęcuły, pan Okołowski, doktor, też mówił, że człowiek zawsze wie, co robi. To i o to wychodzi, tak? Że to nie jest tak. Na przykład jak ja rozmawiam z przeciwnikami filozofii profesorowej, to oni zawsze zarzucają taką rzecz, że a jak ktoś został zmanipulowany do czynienia zła i dlatego czyni zło. A jak komuś tak go wychowali, albo tak mu powiedzieli i on dlatego tak robi. No, to jest wymówka. Człowiek zawsze wie, co robi. Tak mi się wydaje, na tym by polegało to. To znaczy wtedy mamy do czynienia z jakimiś tendencjami przeciwnymi w ludzkiej duszy. Jeżeli na przykład komunista żarliwie wierzący w ideę komunizmu chce rozkułaczać ukraińską wieś, a może to zrobić próbując zagłodzić tę wieś, to wtedy się odzywa w nim sumienie, jeżeli ono jest. Jeżeli czynnego nie ma sumienia, no to nic się tu nie da zablokować, ale ten rozum praktyczny mówi, że to zło. No ale przeważają te tendencje społeczne, które zostały mu zaszczepione i w które on głęboko wierzy, więc tutaj bym powiedział w takich sytuacjach, inaczej bym powiedział niż Zygmunt Freud, że tu się toczy w duszy każdego człowieka jakaś wewnętrzna walka i człowiek jest świadom tej walki. I po prostu jeżeli wybiera to, co wybiera, no to jego rozum o tym wie, a nie, że nie wie, prawda? Bardzo proszę. Dzień dobry, Maciej Wrzesiński. Mam dwa pytania, bo jedno pytanie, a drugi taki dylemat moralny bardziej. Pierwsze pytanie dotyczy eschatologii Wolniewicza i Stanisława Lema. Czy one są podobne? I jeżeli tak, to w czym się różnią? A drugie pytanie dotyczy dylematu moralnego, bo tutaj ja tak samo się zgadzam z pesymizmem antropologicznym, znaczy się bardziej radykalnym pejoryzmem. Ale jeżeli w przyszłości, na przykład jeżeli ten rozwój biotechnologii będzie dalej następował, kolejne rewolucje jakieś naukowe w tym sensie, to jeżeli będziemy mogli jakoś odkryć, że jakiś człowiek już od urodzenia, czy na przykład już od płodu będzie zły, to czy należy go usuwać, czy nie należy na przykład w tym sensie?
Czy nauka kiedyś na to może odpowiedzieć, czy to może ja nie odpowiem? Dziękuję. Na to drugie pytanie od razu odpowiem. No złoń, tak jak krytykując kolegę profesor Wernowicz mówił, że złoto nie jest choroba. Złoto nie jest choroba, to nie leży, tego się nie da zbadać, to można tylko doświadczyć. To człowiek swoim zachowaniem pokazuje. Jest taki fragment z profesora Wolniewicza, gdzie on mówi, że w dyskusji naturalizmu z antynaturalizmem, że być może kiedyś nauka, że tak powiem, duszę, znaczy, że natura wchłonie tą duszę, ale to już nie będzie taka zwykła natura. Że to już nie będzie to, co my rozumiemy przez pewien naturalizm. Także takie myślenie, że komuś pobierzemy krew i zobaczymy, czy on jest ze złego nasienia, to się nie da zobaczyć, bo tego nie ma w genach. Znaczy, to jest w genach, ale to jest informacja, a nie materia. Badać można tylko materię. Taką tu intuicję bym dał do tego drugiego pytania. A gdy pan pierwszy przypomniał jeszcze? Eschatologii. Eschatologia, ważna rzecz, za chwilę do niej wrócimy. Natomiast ta kwestia rozpoznania zawartości genów, z tego naturaliści się przeważnie śmieją. I widać tutaj nietypowy naturalizm Stanisława Lema. On się z tego nie śmiał. On nawet mówił, ja w tej chwili nie pamiętam, pan Wiktor Jaźniewicz będzie na pewno pamiętał, gdzie to zostało powiedziane. Lem powiedział, rozszyfrowanie ludzkiego genomu to zajmie 200 lat, może 300 lat. Tego się szybko zrobić nie da. Ale on się liczył z tym, że ten genom ludzki będzie rozszyfrowany. I będzie taka sytuacja możliwa, o której pan tutaj wspomniał, że u noworodka, czy nawet u zarodka będzie widać, prawda, na mapie ludzkich genów, że tam jest ten diabelski, nazwijmy go metaforycznie. No ale co, no i Stanisław Lem i Bogusław Wolniewicz powiedzieliby to samo, co święty Augustyn mówił w Państwie Bożym. Społeczeństwo może być tak urządzone, żeby diabeł był w nim wypuszczony i społeczeństwo może być tak urządzone, żeby diabeł był w nim związany. I jeżeli się taki narodzi, który ma te skłonności diabelskie, no to po prostu musi być związany. To jest metafora, ale no, on musi być pod nadzorem, pod kuratelą, on musi wiedzieć, co go czeka, jeżeli się dopuści, prawda, jakichś straszliwych czynów. Więc żeby jakieś tutaj niedopowiedzenia usunąć, bym rzekł krótko, ani Wolniewicz, ani Lem nie planowali zabijać noworodków. Broń Boże. Natomiast kwestia eschatologiczna, no niezwykle istotna. Ja w rozmowie z panem Patrykiem, chyba miesiąc temu żeśmy rozmawiali, no usłyszałem, że pan chciał na ten temat coś tak powiedzieć, więc ale jestem ciekaw, to się nie zmieściło dzisiaj, no ze zrozumiałych powodów, ale myślę, że skoro ktoś ze słuchaczy na to zwrócił uwagę, no to, można to tym bardziej. Powiem, dlaczego tego nie umieściłem. Ponieważ wymiękłem. Tak mi się wydaje, że tutaj mógłbym coś źle powiedzieć, a lepiej nic nie powiedzieć niż źle powiedzieć, ale skoro tutaj zostałem wywołany do tablicy, to spróbuję. Eschatologia, ja bardziej jak z panem doktorem rozmawiałem, to mi chodziło o mistykę Lema i Wolniewicza. Mianowicie chodzi o to, że Lem i Wolniewicz pewną eschatologię przejawiali. I mi się wydaje, że to była eschatologia typu epikurejskiego. To znaczy, Lem wierzył na przykład w to, że rozum, jako pewna własność, która istnieje we wszechświecie, będzie się cały czas odradzał, jeżeli materia jest wieczna, tak? Bo Lem był bliski tego poglądu, że nie ma początku ani końca, to jest w Głosie Pana bardzo fajnie powiedziane, że nie ma początku ani końca istnienia, tak? Wszechświata, tylko są pewne cykle i ten wielki wybuch, Big Bang, to był jakby jeden z takich cyklów, które się ciągle powtarzają i to jest tak zwana w fizyce teoria pulsującego wszechświata. No i według Lema, jaki byśmy wszechświat nie zastali po kolejnym Big Bangu, to rozum będzie ciągle i on będzie oczywiście w różnych wcieleniach, w różnych osobowych, że tak powiem, kombinacjach, ale jak widzimy, rozum Wolniewicza i Lema, mimo że może się nie znali, może inne mieli przeżycia, chociaż w tej samej epoce żyli, no to jakoś jest taki sami to jest. W tym jest jakaś nadzieja eschatologiczna, tak mi się wydaje. Ja bym myślał, że tu pewna różnica między nimi jest. Też się nad tym zastanawiałem i jakoś nie potrafię w pamięci znaleźć jakiegokolwiek argumentu,
który by świadczył o tym, potwierdzał, że profesor Wolniewicz taką nadzieję żywił eschatologiczną, no bo eschatologia, chodzi tu o nadzieję. To znaczy, co dawało pociechę Stanisławowi Lemowi i co dawało pociechę Bogusławowi Wolniewiczowi w obliczu śmierci, nieuchronnego rozpadu. Wszystkiego po kolei, bo oni obaj uważali, że nie tylko indywidualnie umieramy, ale i społeczności umierają, i cywilizacje, i gatunki, kultury. I kultury, i wszystko, prawda? Więc nie potrafię tutaj do wspólnego mianownika tych nadziei doprowadzić, ale przyszło mi do głowy coś, co by chyba się nadawało na taką nadzieję u profesora Wolniewicza. On to nawet kiedyś wypowiedział, że on jako rzymski katolik, niewierzący wprawdzie w tym sensie, że nie wszystko przyjmuje, co w credo stoi, to wierzy w świętych obcowanie. Wolniewicz wierzył w świętych obcowanie, a rozumiał to po świecku bardzo, to znaczy w jakąś łączność, to od czego pan zaczął? Od civitas aeterna. Tak, od jakiejś takiej przestrzeni to widać, wykraczającej poza czas, że tu Konfucjusz i Jezus Chrystus i Immanuel Kant i Bogusław Wolniewicz to są jakieś jasne duchy ludzkości i bez względu na odległość w czasie i w przestrzeni one mówią rzeczy podobne. I do czego zmierzam? Myślę, że to jest różnica, państwu to poddaję pod rozwagę. Coś u Wolniewicza takiego, czego znowu nie ma u Lema. Wolniewicz wbrew temu, co deklarował, co mówił, ja myślę, że on wierzył w szkołę. Że on wierzył w jakąś wspólnotę. Mniejszą, większą, ale taką, która by jakoś się zasadzała na poglądach zbliżonych do tych, które on głosił. Że to, co on pisał i mówił, że to przetrwa, że to jacyś ludzie będą wyznawać, będą kontynuować. I teraz proszę zauważyć, czegoś takiego nie ma u Stanisława Lema. Nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby Lem o jakiejkolwiek szkole lemowskiej mówił, albo myślał, albo marzył. On wierzył, powtórzę za panem, w to, że się będą rozumy wiecznie odradzać w kosmosie. To mu dawało pociechę. Bardzo był smutny, kiedy nauka potwierdzała, cały czas chyba potwierdza, że kosmos stygnie jednoznacznie. Bogusław Wolniewicz też, tak jak Stanisław Lem, skłaniał się do tej koncepcji oscylującego kosmosu, ale odradzanie się rozumu mu nie dawało pociechy. Czyli jeden miał nadzieję eschatologiczną jakąś taką bardzo ekspansywną, odradzający się wiecznie rozum, a drugi miał jakąś taką minimalistyczną, właśnie obcowanie świętych, wspólnota, jakaś szkoła, coś, co będzie kontynuowane. Ja tyle w tej sprawie. Bardzo proszę. W nas wierzył. Tak, w nas wierzył. Tak bym powiedział, że Wolniewicz wierzył w nas, jakichś jego uczniów czy sympatyków, a Lem niczego takiego nie przejawiał. On wierzył w rozum w ogóle. To ja może tak jeszcze coś dopowiem, bo teraz mi wpadło do głowy. To jest taka rzecz autorska i też bym chciał przedyskutować, czy państwo też tak mniej więcej to czują. Bo jeżeli się mówi o jakiejśkolwiek komparatystyce dwóch umysłów, tak jak Lem i Wolniewicz, to tak jak mówiłem, ta jest prosta, bo tutaj Wolniewicz się powołuje na Lema. Trudniejsza by była na przykład Kotarnicka i Oj Konfucjusza, tak jak Wolniewicz to mówił. Ale w takiej komparatystyce chodzi tak naprawdę o coś takiego, że jeżeli się czyta jednego i drugiego, to jest ten sam smak, tak to ujmę. To samo poczucie. I jak ja bym takie poczucie wyraził, że ono ich łączy, profesor Wolniewicz kiedyś o sądzie pisał, że sąd powinien wyrażać pewien posępny czy trwożny majestat. I mi się wydaje, że jak się czyta Lema i Wolniewicza i to, jak oni widzą świat, to według jednego i drugiego świat ma taki posępny majestat. To znaczy, jest w tym świecie jakaś tragedia związana z tym, że wszystko umiera, że wszyscy umieramy, ale jest też jakiś majestat w tym sensie, że wartości się w nim realizują perfekcyjnie, że jest jakiś Hektor, który wyjdzie naprzeciw Achillesa, że gdzieś jeszcze komuś się chce z tym złem walczyć i to jest jednak w tym świecie jakaś doza optymizmu, tak? Jakiś majestat. On jest posępny, bo tak jak mówię, wszystko kiedyś zginie, ale tak jakby w tym wszystkim jest też właśnie jakaś nadzieja. I taki posępny majestat przemawia przez jednego i przez drugiego i to też jest pewien, powiedzmy, argument za tym, że to jest jakaś wspólnota duchowa między Lemem i Wolniewiczem, pomimo tam różnic, które tutaj wymieniliśmy. Tak mi się wydaje, że klimat jest tu podobny, o tak to nazwę.
klimat tej jednej i drugiej filozofii. Bardzo proszę, bo musimy zresztą, proszę Państwa, niedługo przechodzić do trzeciej części dzisiejszego spotkania, także kto ma palące pytania, proszę... Znaczy, czy on jest palący? Nie, ja się troszeczkę aż sam tak nie jestem pewny. Tym bardziej, że pan Patryk powiedział, że lepiej nic nie mówić niż źle powiedzieć, więc moje wątpliwości tylko rosną. Ale jednak spróbuję. To znaczy, może to jest małostkowe czepiastwo z mojej strony, ale jednak ja powiem, ponieważ pan Patryk na samym początku powiedział, że zawsze się Lem pojawia afirmatywnie u Wolniewicza, a tu w pierwszym tomie Filozofii i Wartości jest taki artykuł Scjentyzm i okultyzm i mamy taki oto fragment. Innymi słowy, nie ma żadnych powtarzalnych eksperymentów okultystycznych. Z tym faktem nie liczy się ulubiony sofismat okultystyczny, z którym wystąpił u nas niedawno Stanisław Lem. To jest chyba jedyny fragment, w którym wydaje mi się, że się tutaj do Lema Wolniewicz jakoś negatywnie odnosi. Ja się nad tym zastanawiałem. Jedyny, zresztą taki, który został przez samego Stanisława Lema skorygowany. Tutaj chodzi o tekst i wypowiedź z lat 70. Stanisław Lem jeszcze wtedy jakieś resztki przejawiał wiary w postęp. I to nastawienie scjentystyczne, że to nauka powinna badać te rozmaite psi i krasnoludki, prawda, bo może coś tam wybada. Później definitywnie odciął się od takiego stawiania sprawy, więc w związku z tym można sobie ten jeden wyjątek. Znaczy, oczywiście wyjątek tak. Potwierdza regułę, potwierdzający regułę najprawdopodobniej, więc jakby to broń Boże nie jest tak, że ja tu jakieś poważne działa wyciągam, aczkolwiek po prostu mi się to przypomniało. Ale i że proszę szybko... zwrócić uwagę na kontekst, no nawet negatywnie ten jeden raz na 59 pozytywnych, to Wolniewicz tutaj właśnie nie byle kogo, tylko Stanisława Lema. Patrzcie, nawet taki Stanisław Lem dał się złowić, prawda? Tym wariatom. A druga moja wypowiedź, no właśnie do niej mam pewne wątpliwości, ale no już spróbuję. To znaczy, bo mam nadzieję, że chociaż jakiś element jednak merytorycznej wartości w niej będzie. Ponieważ mamy tutaj to przeciwieństwo heterocentryzm i autocentryzm, a pan, panie Patryku, powiedział wcześniej, że pan jednak uważa, że ludzie dobierają się ze sobą na zasadzie bardziej podobieństw. Otóż ja należę jednak do tej czarnej grupy, już tłumaczę i to uświadomił mi pan profesor Bogusław Wolniewicz. Jest taki fragment i to właśnie w tekście, do którego się pan przed chwilą odniósł, tekst Kotarbiński, Elsenberg i tam jest tak napisane: nasza typologia osobowości nie wyklucza się z typologią Junga, lecz się z nią przecina. Bywają autocentryczni ekstrawertycy, tak, są przy tym dość uciążliwi towarzysko. Tak, ja należę do tej grupy. Ja jestem autocentrycznym ekstrawertykiem. I chcę powiedzieć, że autocentryczny ekstrawertyk potrzebuje heterocentryka, żeby móc funkcjonować. Jako bardzo przepraszam, ale to, co pan myśli o sobie, to jest najmniej ważne. Nie, ja wiem, ale... To no, czy pan jest autocentryk o sobie gada. To ma komisja zweryfikować, a nie pan tutaj. Ale ja wiem, co mówię, bo moja, ja do mojej żony mówię per mój per Kotarbiński, ona do mnie mówi per mój Elsenbergu, więc wiem, co mówię. Sam fakt, że ma pan żonę, w przeciwieństwie do Henryka Elsenberga, który się szybko z żoną rozstał, świadczy raczej o heterocentryzmie. Dlatego on miał tak ciężko, a ja mam łatwiej. Natomiast i teraz zapytałem mojego to jest trudne słowo, żeby to odmienić po polsku, ale powiedzmy, że niedawno miała miejsce rocznica też mojej znajomości z przyjacielem, który 24 lata się znamy. I zapytałem go, czym dla niego są te 24 lata znajomości ze mną. A on się tak zastanowił i powiedział: wiesz co, to są 24 lata twojego gadania i dla mnie to są 24 lata słuchania. I w związku z czym ja bym powiedział, że owszem, nas wiele łączy w poglądach, natomiast ta autocentryk z autocentrykiem, jeżeli są inne zamiłowania, się absolutnie nie dogada. Heterocentryk jest autocentrykowi niezbędny do funkcjonowania, bo inaczej to jest niemożliwe. Więc ta rozbieżność, ona musi zaistnieć. Więc tu po prostu pozwolę sobie nie zgodzić ze względu na zwykłe doświadczenie życiowe.
Mam nadzieję, że znaczy, nie było to jednak bezwartościowe. Wrócę może jeszcze chwilę do tego Junga. Ja nie powiedziałem, broń Boże, że one się nie krzyżują, tylko powiedziałem, że niewiele mówią. Tak naprawdę mówią tylko o temperamencie. A typologia heterojautocentryczna mówi więcej o człowieku. Dlatego moim zdaniem tutaj nasza rola jako epigonów i Elzenberga i Wolniewicza jest taka, żeby ten podział jakoś rozbudowywać i go propagować po prostu, bo to jest moja opinia, że on jest merytorycznie czy lepszy niż ten powszechnie znany. Tak? To jest to. A co do tego, że się heterocentrycy i autocentrycy nie dogadują, tak jak pan doktor powiedział, no pan może o sobie myśleć, że pan jest autocentryk, ale tak może nie być. No, ja myślałem o swojej żonie, że jest autocentrykiem, ale jak się pojawiło dziecko, to się nagle okazało, że żaden to autocentryk, tylko jednak, że tak powiem, że sam się myliłem. Także to samowiedza nie jest zawsze pewna. Tak? To chyba w granicy naukowskiej było, że jesteś taki, jak cię... Tak. Jeżeli pan uważa, że dwie podobne osobowości nie są w stanie się zaprzyjaźnić, tylko to trzeba jakieś, że tak powiem, tak jak się mówi, że przeciwieństwa się przyciągają, to tak, obstaję za tym, że nie ma pan racji. Pan profesor musiał, bardzo proszę. Chciałem powiedzieć dwa na to publicznie. Uważam, tu padło to, że twierdzi się, że wyjątki wzmacniają regułę. Ja myślę, że jest wręcz odwrotnie. Wyjątki osłabiają regułę. I tylko tyle, żeby zabrać głos, bo jak już tu przyszedłem, to coś trzeba powiedzieć. Ja z uwagą słuchałem państwa. Proszę państwa, zmusza nas czas biegnący nieubłaganie, bo pół godziny zostało do przejścia do ostatniego punktu naszego spotkania. Bardzo państwu dziękuję, panu Patrykowi za referat i za dyskusję, która mogłaby się, jak widać, toczyć jeszcze przez długi czas, ale chcę przejść do tej części trzeciej i zacznę od tego, że trzecia inicjatywa Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza została zrealizowana. Bardzo mnie to cieszy. Pierwszą było wydanie książki tej, która tu jest wystawiona, Filozofia i wartości post factum. Druga inicjatywa to by było zrealizowanie tego seminarium, ono się toczy. Natomiast trzecią naszą inicjatywą było to, żeby pan Wiktor Jaźniewicz, o którym za chwilę coś tutaj powiem, został doceniony przez Rzeczpospolitą Polską. Pomysł wyszedł od pana profesora Musiała, który kiedyś jak Archimedes, który z wanny wyskoczył, no krzyknął Eureka, no taki człowiek, który tyle robi dla Stanisława Lema, a tym samym tyle robi dla Polski, żeby on nie został doceniony, uhonorowany. Myśmy jako fundacja wystąpili do Ministerstwa Kultury, no i po iluś miesiącach sprawa została zakończona. Pan Wiktor Jaźniewicz został odznaczony medalem zasłużonym kulturze Gloria Victis. I w związku z tym bardzo proszę o włączenie tego filmu, który tutaj będzie stanowił tylko podkład, film bez głosu. Na tym filmie będzie widać pana Wiktora Jaźniewicza, który w Narodowej Bibliotece, tak, w Mińsku, pokazuje swoją kolekcję książek Stanisława Lema. To są książki wydane wszędzie na świecie. Może nie wszystkie, ale jest ich coś tam koło 1000. Kto ma taką kolekcję? W Polsce nikt nie ma i nikt takiej wystawy nie zorganizował, a pan Wiktor zorganizował. Więc przyszedł mi teraz tutaj do spełnienia obowiązek i przyjemność, żeby dwa słowa powiedzieć o panu Wiktorze. Białorusin z Mińska, ale pół krwi Polak po ojcu Józefie, zna z domu język polski. Z wykształcenia jest doktorem informatykiem, studiował w Moskwie komputery. W latach 90. przeczytał...
I ta bomba megabitowa, książka Stanisława Lema, tak go zafascynowała, że postanowił zająć się tym, co on nazywa non-fiction. Nie Solaris, nie Cyberiada, tylko wypowiedzi dyskusyjne Stanisława Lema. Pan Wiktor Jaźniewicz przetłumaczył przez 20 lat. Cyberiada 2021 roku. W Polsce, w Wesemirze, pisze to stolecie Stanierodzenia Stanisława Lema. Polski pisatel, filozof, kulturolog, krytyk, poet, publicysta. W Wesemirze prowadzi się różne мероприятия, w tym числе издательские, i w Białorusi. Oprócz tego napisał coś o 50 własnych tekstów kolekcji knig. Stanisławie Lemie. No i cztery książki. Jedna z tych książek, ta malutka, która jest wyłożona tutaj, taka czerwona, czy pomarańczowa, to ona została w 2014 roku wydana. Stanisław Lem po prostu biografia biegu, za tę książkę w tamtym roku został Jaśniewicz nagrodzony. Najlepsza książka biograficzna więcej w rosyjskim na świecie. Taka nagroda została przyznana. Natomiast w tym roku, no, ze względu na stulecie Lema, trzy książki przygotował Wiktor Jaźniewicz. No i tutaj ta najważniejsza, taka gruba, tołsta jak kniga, 700 czy ponad stron, Światowa Bibliografia. Państwo w tej książce znajdziecie wszystko, co wydane Stanisława Lema na całym świecie, adresy biograficzne. Czegoś tam oczywiście może brakować. Jak powiedział profesor Musiał, jeżeli ktoś czegoś nie wie o Stanisławie Lemie i Wiktor Jaźniewicz tego nie wie, to znaczy, że to jest nieważne. Bardzo dziękuję. A teraz poproszę pana Tomasza Laskusa, który jest dyrektorem Biura Ministra Kultury i jednocześnie, co jest bardzo ważne, przewodniczącym kapituły nadającej medal Gloria Artis, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, że wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pan profesor Piotr Gliński, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadał na wniosek Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza panu Wiktorowi Jaźniewiczowi, ambasadorowi twórczości Stanisława Lema, tłumaczowi jego dzieł, propagatorowi polskiej kultury na Białorusi, złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis w uznaniu jego znaczących osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej i działalności kulturalnej. Panie Wiktorze, bardzo serdecznie gratuluję. Złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis to jest najwyższe odznaczenie w polskiej kulturze. Gratuluję. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, ja jestem bardzo wzruszony i szczęśliwy. Ja sam, no, urodziłem się w Grodno. Grodno to takie miasto, które, no, ludzie tam zawsze od dawna, już od prawie 1000 lat mieszkali, ale granice przesuwali się. Grodno było i w Wielkim Księstwie Litowskim, i w Polsce, w Rosyjskiej Imperii, potem znów w Polsce, potem w Związku Radzieckim,
Potem niemiecka okupacja, potem znów Związek Radziecki. Teraz niezależna Białoruś. Mój ojciec, kiedy jeszcze w czasy Związku Radzieckiego, kiedy był ja młodym, dobrze pamiętam, powiedział tak, że pamiętaj, twoja stolica to nie Moskwa, a twoja stolica to Warszawa. No i ja jestem bardzo szczęśliwy, że ta moja praca, którą ja zrobiłem, okazała się ważną i cenną i pożyteczną dla tego kraju, dla Polski, stolicy, którego jest Warszawa. No, jestem także szczęśliwy, że to, co ja zajmowałem ostatnie 20 lat, twórczości Станислава Лема, to przecież było moje hobby, bo zajmowałem się im wolny od głównej pracy i czas, bo już powiedzieli, że jestem doktorem nauk w dziedzinie komputerów. I jestem szczęśliwy z tego, że moje hobby okazało się takim ważnym i pożytecznym dla rosyjskojęzycznego świata i dla Polski. Chcę podziękować panom Zbigniewu Musialu, panu Pawłu Okolowskiemu, że oni podali wniosek, zdecydowali mnie nagrodzić, podali wniosek do Ministerstwa Kultury, do ministra kultury. Ten wniosek podtrzymali u Ilijewiem pan profesor Stanisław Beres. Przepraszam, to ja powinienem powiedzieć, nie chciałem wydłużać swojej wypowiedzi, ale fundacja skierowała prośbę o opinię do rozmaitych osób i między innymi profesor Stanisław Bereś napisał entuzjastyczną opinię, tak samo Tomasz Lem, syn Stanisława Lema, sekretarz Lema, pan Wojciech Zemek. Te opinie zostały dostarczone do ministerstwa, więc to wypadało, żebym ja powiedział, ty Wiktorze, nie musisz o tym mówić. Dobrze, dziękuję. No ale o ile ja rozumiem, panowie Zbigniew Musiał i pan Paweł Okolowski tak dobrze i tak dużo o mnie napisali, plus to, co to było podane od Fundacji Bogusława Wolniewicza, to wymusiło ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu. Już on nie miał innego wyjścia, jak przeznaczyć... No to są wolne żarty, minister ma dużo wyjść. Nie, przyznaczyć złoty medal, bo przecież ten medal zasłużony kulturze, Glory Artis, on ma jeszcze inne stopnie, ma i srebrny i brązowy stopień. Ale to, co ja powiedziałem, pozwoliło nadać mi złoty medal. Srebrny byłby za 1000 stron Lema przetłumaczonego, a za 4000 złotych. Dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy tu są. Dziękuję fundu. Dziękuję. Dziękuję Państwu serdecznie. W takim razie zamykamy nasze posiedzenie trzecie. No i zapraszam na kolejne czwarte. Ono się odbędzie bodaj 2 października. To ja jeszcze też bardzo podziękuję za obecność, za taką ożywioną dyskusję, za wizytę wspaniałego gościa. I tak jak mówię, przy wyjściu bardzo proszę przyjąć taki drobny podarunek z okazji właśnie przypadającej za moment rocznicy urodzin mojego ojca. Dziękujemy bardzo, zapraszamy 2 października. Do widzenia.